Co prawda kurz jeszcze nie opadł po tych ostatnich emocjach, a tu już wielkimi krokami zbliżamy się do kolejnych emocji. Wiem, że ten odcinek będzie całkiem inny. Obrót o 180 stopni. Jak to będzie wyglądało? Finał będzie naprawdę emocjonujący, ponieważ będą występy duetowe. Każdy finalista, czyli jest ich 11, będzie śpiewał ze swoją gwiazdą. Czyli ja właśnie będę śpiewał z Zenonem Martyniukiem. Po tych wszystkich występach, oczywiście w trakcie jeszcze tych występów, będzie głosowanie SMS. I właśnie po tych wszystkich występach będzie liczenie tych głosów i tylko trójka z najlepszym wynikiem SMS podczas tego samego odcinka wychodzi i walczy o debiuty opolskie. Dalej. Czy masz jakiegoś faworyta, konkurenta, którego naprawdę się obawiasz? Ja przede wszystkim się cieszę, że będą męskie głosy, bo oczywiście często jest brak męskich wokali, więc będzie nas aż czwórka i siedem kobiet. Przepiękny finał. Mam nadzieję, że wszyscy będą mogli pokazać po prostu siebie, swoje największe umiejętności. A faworyt? Powiem chyba tak. Cała Polska będzie głosować i to ona wybierze tego debiutanta. Liczysz, że z Bełchatowa, okolic powiatu bełchatowskiego, posypie się grad SMS-ów dla ciebie? Wierzę w to ogromnie, że właśnie zaufają mi państwo, że właśnie powiat bełchatowski, gmina Bełchatów, miasto Bełchatów będą głosować, a nawet też właśnie województwo łódzkie, bo przecież w sumie ja jako osoba mieszkająca w Bełchatowie będę tak naprawdę reprezentował województwo łódzkie. Taka prawda, więc myślę, że całe województwo będzie głosować na mnie. Paweł, powiedz mi, jak twoje życie odmieniło się od tego pierwszego odcinka, w którym wystąpiłeś? Zauważyłeś jakieś zmiany? Zauważyłem zmiany. Na pewno jest większe zainteresowanie, to mnie też cieszy. Chociaż ja wszystko biorę to na spokojnie, ponieważ uważam i mam taką maksymę w życiu, że każdą radość, każde szczęście należy brać tak troszeczkę na chłodno, bo nie wszystko dostajemy w życiu na zawsze. Ale oczywiście się cieszę z tego, że telefony są różne i to mnie bardzo cieszy. Na pewno przyszłość jakaś na mnie czeka. Wierzę w to. Wiem ty także, że prowadzisz swojego fanpage'a. Fanpage, tak naprawdę myślałem o nim zawsze, ale dzięki temu, że wystąpiłem w Szansie na sukces i udało się siódmy odcinek wygrać, to mnie tak naprawdę zmobilizowało, żeby zebrać moich fanów, moich przyjaciół, którzy chcą po prostu widzieć, co się dzieje w moim świecie wokalnym, muzycznym. Faktycznie właśnie dzięki temu programowi widzę, że jest duża oglądalność i wierzę, że to będzie rosło. Mam taką nadzieję. Ci, którzy jeszcze nie dali łapki w górę, gdzie mogą wejść i ci polubić? Bardzo prosta rzecz. Trzeba po prostu wejść w wyszukiwarkę facebookową i wpisać Paweł Bauer Showman. Paweł, powróćmy jeszcze na chwilę do tego, co dopiero nastąpi. Czyli już w najbliższą niedzielę? W najbliższą niedzielę odbędzie się wielki finał Szansa na sukces Opole 2020. I to właśnie wy, drodzy państwo, będziecie wybierać debiutanta. Wierzę, że oddacie głos na mnie. Mam nadzieję, że będzie wspaniała zabawa i dużo dobrej muzyki. Korzystając z okazji, pragnę złożyć państwu najserdeczniejsze życzenia.
zdrowych, wesołych, rodzinnych i ciepłych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku 2020.